A więc witam wszystkich bardzo serdecznie w następnym odcinku. Zagrajmy w Sonica 3D Blasta. Na naszego tutaj... na naszym tutaj emulatorze. Do Mega Drive'a. Nie mam gry na Mega Drive'a, bo ciężko ją zdobyć na Allegro. Więc nie pytajcie mnie dziwnie na czym nagrywam, bo wiadomo, że na czym. Tutaj, nie? Wszystko widać. Więc dobra. Wczoraj mi się gra trochę ścinała i... nie mogłem nagrywać, więc dopiero dzisiaj wstawiam odcinek. Znaczy wstawię. I oficjalnie możecie już się dowiedzieć, że Game Geara dostaną Trezora niedługo już, w przyszłym tygodniu, na bank. A jak inaczej. I od razu jak go dostanę, to pokażę wam recenzję tejże konsolki. Opiszę ją w swoim zwierciadle oraz niedługo będę omawiać ją w konsologii. Ale już nie na żywca, że pokazuję konsolę i ją omawiam, bo to trochę bez sensu jest. W sumie mógłbym o specyfikacji technicznej pomówić w tamtym czasie, ale no lepiej nie, lepiej wolę robić tak jak ja robię normalnie. Dobra, momencik. Normalnie szanuję to, co Sega odwaliła z tą pioseneczką życia. Bez kitu. Dobra, jedziemy z naszym tutaj koksem, Sonikiem. No, o kurde. Momencik, tutaj się szło. Z tą osłoną. Dobra, jedziemy do trzeciego poziomu, do drugiego, co ja gadam. Sobie sam już dobiegnę, nie chcę mi się tam lecieć. Specjalnie. Właśnie. Niedługo mam reaktywować San Andreas, ponieważ sam już chcę je kręcić. Niedługo to zrobię. Jak będzie mi się renderował Sonic 3D Blast, to wtedy ja będę kręcić... To ja będę ściągał sobie tego San Andreas. Wersję Hoodlum. Dobra. I tutaj jak zauważyliście, co każdy poziom troszeczkę zmienia się piosenka. I to bardzo wzbogaca soundtrack gry. Tak samo jest w wersji saturnowej. No i komputerowej, a jak inaczej, bo komputerowa to jest ta saturnowa. Taka sama, jeśli chodzi o soundtrack. Dobra. Kolejna niezniszczalność nasza. Dobra, gdzie są te pajace? Okej, kurde. Tutaj, o, mam cię friendly kupi. Wow! O czym chciałem jeszcze wspomnieć, aha. O tym, że ja tak na Kacprze PSP grałem w klasyki z Mega Drive'a. To sobie tak pomyślałem, kurde. Czemu nie nakręcić kilka gier, które są zajebiście trudne, ale są bardzo klimatyczne. Ze względu takiego, że na Mega Drive'a początkowo się dobrze sprzedawały, potem to już było różnie. Ale to jest kultowa gra. Jedna taka bardzo fajna, ale taka trochę mroczna. Znaczy trochę, mało powiedziane. Tutaj jest sekret po lewej stronie. Wiem. Bo przychodziłem, nie jestem głupi. Knuckles, parówko, czerwona. No chodź tu, Zeżarło mi 71 pierścieni, ale za to mamy dostęp do drugiego specjalnego levelu. Trzeciego. Co pierdzielę. Okej, jedziemy. Chciałbym nakręcić Altered Beast. Chociaż nie wiem, czy ta gra was z początku nie wystraszy. Bo dźwięk jest trochę bardzo... bardzo mroczny, więc miejcie się na uwadze, że nakręcę Altered Beasta. Nie wiem kiedy, dlatego że ja aktualnie robię Dooma na 32X, a jeszcze chciałem wam pokazać, nie, chociaż ja pomyślę nad jeszcze jedną grą na 32X, ale to chyba będzie na razie tyle stąd. Będę musiał coś z NES-a nakręcić, bo tak kurde
wiecie, ciągle ta Sega i Sega i Sega. Czasem mam takie odrzucenie ze strony Segi, bo ciągle tak, wiecie, mam ją w głowie, ale no trudno, no ja już jestem Sega fanem, raczej mi się nie znudzi. Kurde! Moment. Trzeba tu jakoś podchwycić tą minę. Blacha. Dobra. Można iść tędy, nie, już nie. Zablokowali mi drogę. Dobra, idziemy dalej, nie zbie... No bo już sektor został zablokowany, tamten pierwszy, nie? Dobra. Sonic bardzo fajnie biegnie. Trochę plastusiowo, ale co tam. Ty kurde! No nie no! Zbił mnie w mordę i teraz... Szybko zaczął do mnie. Co jeszcze chciałem wspomnieć? O czym? No właśnie, miałem robić te FAQ i co z tym? Dzisiaj postaram się je nakręcić, chociaż nie, bo... Trzeba trochę coś tam spisać, jakieś tam pierdoły. Jakieś detale, na przykład z komputera, czy... Jedziemy! Teraz wszystko powiem. Kurde, biegnij! Fuck! No, kurde, Sony, przecież jesteś szybki, tak? Poza tym masz jeszcze dopałkę. No właśnie, to mnie zadziwiło. O, tu jest kolejny sekret, którego, no, nie warto przegapić. Tak. Bo one te jak się nazywa? Pierścienie są ważne. Tak, bo się trochę nagrałem w Mass Effecta 2. Naprawdę bardzo super gra. Polecam, jeżeli ktoś chce. Lub lubi takie RPG w futurystycznym zwierciadle. Naprawdę zajebiste to jest. Mam praktycznie koniec gry, ponieważ ja tam bardziej na osiągnięciach jadę na Xboxie. No i kolejny szmaragd chaosu. Szmaragdy! Kurde, co ja tak niewyraźnie mówię? Dobra, uważaj! Shit. No dobra, nie zdobędę tutaj. Nie będę... Nie zapiszę się w milionerach, nie? No bo kurde, ciągle przegrywam. Ciągle przegrywam pieniążki. Trzeba mieć 100! Dobra. Jakoś to już zbiorę dalej. No dobra, więcej mi nie trzeba. Chodzi mi tylko na razie o szmaragdy, potem już tylko o dalsze przechodzenie. No ładnie, już drugi odcinek i tyle punktów. Ładnie, nieźle. Spierdzielaj Tailsa, bo ci zeżre pierścienie. On to jest naprawdę niezły poszukiwać złota. Naprawdę fajnie w tej grze jest, że jak zrobię specjalny level, to mi się wszystkie te przedmioty resetują. Bardzo dobry pomysł od strony Sony. Tak jak Soniku 2 jest. No dobra, to się nie resetowało, tamta przeszkoda. Biegnij! Kurde. Nie. Tu będzie przyspieszenie znowu. Kurde, myślałem, że to będzie ten wróg. Ja. A jak głupi wlazłem w tą minę. No co to tak wygląda z krawędzi, jakby to był wróg. No i to jest wróg. Tylko że taki bardziej nieruszający się i... o właśnie. Jest taki platfus. Gdzie ranisz moje ptaki?
mi się znowu zawiesiło 10 minut docelowe. Trudno, przyzwyczaję się do tego. Fuck, ptaka mi znowu zranił. Gdzie on jest? Tu choć jebańcu, jeszcze jeden, ten czerwony, gdzie on jest? No właśnie, te czerwone się najtrudniej łapie. Bo skaczą te cholery. Słyszeliście to? Ej, co to miało być? Dźwięk kontinuowa Sonika trójki? No chodź tu parówko, co się mnie boli? Tak niechętnie podchodził do mnie. Nie, dobra, tu idziemy dalej, bo już nic tam nie było. O, szybko bierz. Dobra. I ostatni sektor. No bo wiecie, w każdym tutaj poziomie, nie no prawie, nie w każdym. Jest jeden taki poziom, gdzie jest cały jeden ciąg sektoru, nie? Nie, bez ptaków raczej, co pierdzielę. Ale nie powiem wam, który, bo sami się dowiecie. I tam praktycznie... I tam praktycznie mamy tylko jeden taki sektor. A tutaj jest zawsze... Zawsze na początku mamy tylko podzielone na trzy sektory w każdym poziomie. Czyli trochę zabawy nam to oferuje, trochę czasu. Ta gra, powiem tak, poziomy nie są na czas. Można przychodzić ile się chce, tak naprawdę. Tylko efekt jest taki, żeby jak najwięcej ptaków zebrać. Tych flików. Kurde! Straciłem. Cholerną osłonę. I poza tym pierścienie też są ważne, bo dostaje się za to naprawdę mnóstwo punktów. A czas tutaj nie jest istotny. Aż tak. Bo czas jest wliczany w punktację końcową, nie? Ale to już jest nic. Mało kto by przeszedł dany poziom w 3 minuty. Fuck. Nie no, chociaż mogę się mylić. Ale w 2 to już naprawdę przegięcie. Bez przesady. Nie znam takiej osoby. Chyba takiej nie ma. Kurde, znowu. Dobra, wszystkie są. Zagubione cholery. Tu jeszcze coś będzie? O, dobra. Tu jeszcze coś jest, dobra. Idziemy do końca poziomu. Kurde. Aha. Zapomniałem się. No i jakie podsumowanie będzie tego drugiego aktu? Piękne. No, dużo tego będzie. Dobra. Teraz mamy bossa. Ten boss jest tak wyjątkowo prosty. On się ogranicza tylko do tego. Do tego swojego pierdolca, które właśnie za mną zapierdziela. I jak zawsze Eggman... Kurde, ktoś nam napisał SMS. Jak on, o właśnie, bierze swoją tą kolczugę, to wtedy jak on się obniża, to lepiej go właśnie uderzajmy. W taki sposób. Naprawdę. Tutaj trzeba uważać. No właśnie, nie lećmy na te pierścienie jeszcze. Ty kurde, no miałem cię dorwać. To jest takie łatwe. Fuck! Siema. I zawsze tak powtarzajmy tą sekwencję. O, widzicie? Chyba po 5 razach udało się nam go zniszczyć. Jo, pierdziele, ile za czas zostałem punkciorów. No i dobra. Rusty Ruin. Bardzo zajebisty poziom, polecam naprawdę zagrać w niego. Do zobaczenia w następnym odcinku z Gremium Sonic 3D Blast. To było na razie tyle, ponieważ Rusty Ruin będzie na inną chwilę. Może nakręcę go niedługo, ale zobaczymy. Na razie muszę się skupić na GTA, bo muszę je pobrać najpierw. Więc zapraszam na moje pozostałe filmy.